Niewykorzystany rzut karny w kluczowym momencie, ostatni spadkowicz i walka o awans na ostrzu noża. Za nami przedostatnia już kolejka Fortuna pierwszej ligi, która obfitowała w emocje i niecodzienne wydarzenia. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń z zaplecza PKO Ekstraklasy. Na początek zaglądamy do Bełchatowa. Tutaj w swoim tymczasowym domu Skra Częstochowa grała z wciąż niepewną ligowego bytu Puszczą Niepołomice. Goście od pierwszych minut przeważali, a swoich szans szukali przede wszystkim po stałych fragmentach i dośrodkowaniach. W 10 minucie po sprytnie rozegranym rzucie rożnym z problemami po strzale Kobusińskiego interweniował Sujecki, a następnie 7 minut później młody golkiper Skry sprawdzony został także przez Sołowieja, ale znów nie dał się pokonać. W 33 minucie kolejna akcja Puszczy. Świetnie w pole karne centruje Hajda, a tam skuteczny strzał głową oddaje Szymon Kobusiński. Zgubili z radarów najlepszego strzelca ekipy z Niepołomic zawodnicy Skry i strzelił on swojego 11 gola w sezonie. Przed przerwą mogło być nawet 2-0 dla gości, ale po podaniu Tomalskiego strzał Mrozińskiego okazał się zbyt lekki. W drugiej połowie Puszcza cały czas szukała kolejnego trafienia. W 64 minucie dobre uderzenie Kidricza, ale znów na posterunku był Sujecki. Skra nie stwarzała zagrożenia pod bramką Puszczy, ale to końcowe fragmenty, gdy częstochowianie mają rzut wolny. Do piłki ustawionej tuż przed polem karnym podchodzi Adam Mesjasz. Potężne uderzenie, które ląduje w siatce. Nie zdążył zareagować Kobylak i Skra nieoczekiwanie wyrównała stan rywalizacji. Kilka chwil po strzelonej bramce Beniaminek został w dziesiątkę po tym, jak drugą żółtą kartkę obejrzał wprowadzony na początku drugiej połowy na murawę Piotr Pyrdoł. Puszcza grała w przewadze i walczyła o pełną pulę. Niewiele czasu do końcowego gwizdka. W 87 minucie w pole karne centruje Serafin, zgrywa futbolówkę Hajda, a formalności dopełnia Piotr Mroziński. Wielka i uzasadniona radość Puszczy, która w taki sposób zapewnia sobie bezcenne 3 punkty. Piątkowy wieczór doszło do ważnego meczu w Bielsku-Białej. Walczące o udział w barażach pod Beskidzie podejmowało kandydata do bezpośredniego awansu Arkę Gdynia. Od pierwszych minut obie drużyny były usposobione ofensywnie. W ekipie gości główkował Diow i interweniować musiał Igonen. Natomiast w Podbeskidziu niewiele obok bramki uderzył Bonifacio. To już 23 minuta. W bocznym sektorze dobrze odnalazł się Aleman. Świetna centra Ekwadorczyka, którą skutecznie wykańcza Mateusz Żebrowski. Pierwszy gol tego zawodnika w 2022 roku i od razu może okazać się niezwykle ważny. W 27 minucie Arka miała kolejną okazję. Dobrze w odbiorze popracował Milewski, stanął przed szansą, ale świetnie w bramce zareagował Igonen. Górale najlepszą sytuację w pierwszej połowie mieli w 38 minucie, gdy doszło do ogromnego zamieszania w polu karnym. O oddanie skutecznego strzału walczyli Roman oraz Biliński, ale ostatecznie ta sztuka im się nie udała. To już fragmenty drugiej odsłony. W 66 minucie Rodriguez posyła świetne podanie za plecy obrońców Arki, a strzałem z pierwszej piłki na listę strzelców wpisuje się Juan Roman. Akcja hiszpańskiego duetu Bielszczan przynosi trafienie, choć jak widać mógł tutaj interweniować Krzepisz, ale nie zdołał odbić uderzenia Romana. 10 minut później mogło być już 2-1 dla gospodarza, ale w doskonałej sytuacji po centrze Merebaszwiliego spudłował Biliński. Arkowcy dwie szanse mieli w odstępie kilkunastu sekund. W 83 minucie najpierw blisko wykorzystania błędu defensywy gospodarzy był Czubak, a chwilę później wprowadzony na boisko napastnik przegrał pojedynek sam na sam z Igonenem. Wciąż 1-1, a obie drużyny nadal szukają gola już w doliczonym czasie. W Arce potężny strzał z dystansu oddał Deja. Z kolei po drugiej stronie piłkę meczową miał Misztal, ale uderzył minimalnie niecelnie. Ostatecznie po emocjonującym meczu padł remis 1-1, który nie zadowala żadnej z drużyn. W sobotę Fortuna pierwszej lidze zaczęliśmy w Kielcach. Czwarta w stawce Korona gościła GKS Katowice. Już w czwartej minucie gospodarze mogli otworzyć wynik, ale po główce Koja na drodze do szczęścia stanął słupek. Przed upływem pół godziny pierwsza z kontr w wykonaniu gości. Zakończył ją strzałem Szwedzik, a dobrze w bramce spisał się Forenc. Przed przerwą jeszcze jeden wypad Katowiczan. Dobrą szarżą popisuje się Rogala. Świetne podanie, z czego bezwzględnie skorzystał Adrian Błąd i to Gieksa objęła prowadzenie. Świetna asysta lewego wahadłowego gości i podopieczni Rafała Guraka mogli cieszyć się z gola. Druga połowa rozpoczęła się od kolejnego ataku przyjezdnych. Tym razem w roli podającego wystąpił Filip Szymczak, a formalności dopełnił Patryk Szwedzik. Duet młodzieżowców sprawił, że sytuacja Korony mocno się skomplikowała.
Mimo to Kielczanie nie zamierzali się poddawać. Najpierw niezły strzał z dystansu oddał Szpakowski, a następnie blisko celu był Łukowski. Jednak piłka nie chciała wpaść do bramki. Na kwadrans przed końcem mogło być natomiast 3-0 dla Gieksy, ale próbę Repki z trudem i nieco szczęśliwie zdołał zatrzymać Forenc. To już 89. minuta, dobre dośrodkowanie w pole karne, walkę o pozycję wygrywa Kiełb i kapitalną paradą popisał się Kudła. Wydawało się, że nic się już nie zmieni, mający dobry dzień bramkarz katowiczan zachowa czyste konto, jednak w doliczonym czasie po tej akcji i strzale Luka Zarandi futbolówka trafiła do siatki. Kluczowy w tym przypadku był rykoszet, ale sam gol nie zmienił już rozstrzygnięcia. Gieksa wygrała w Kielcach, co oznacza, że Korona nie ma już szans na bezpośredni awans i musi szykować się na baraże. Przenosimy się na teren Spadkowicza. GKS Jastrzębie w ostatnim domowym meczu w tym sezonie podejmował GKS Tychy. W pierwszych fragmentach do ofensywy przystąpili Tyszanie. Przed upływem kwadransa doskonałą okazję na otwarcie wyniku miał Malec, ale Słowak nie zdołał jej wykorzystać. W 20 minucie kolejna akcja gości, dobra wymiana podań. Ostatecznie dogrywa Malec, po czym piłka ląduje w siatce. Walczył o pozycję Daniel Rumin, ale to Mateusz Bondarenko zanotował trafienie samobójcze. 5 minut po pierwszym golu za ciosem idą zawodnicy gości. Kargulewicz uruchamia Macieja Mańkę, a ten zdecydował się na indywidualne wykończenie i robi to w skuteczny sposób. Tyszanie prowadzą 2-0 i wydaje się, że zmierzają po pewne zwycięstwo. 180 sekund po drugim trafieniu jeszcze jeden strzał Malca, a tym razem dobrze spisał się Neugebauer. Po ponad pół godzinie do głosu w końcu doszli gospodarze i wyprowadzili od razu skuteczną akcję, a na listę strzelców wpisał się Farid Ali. Jastrzębianie złapali wiatr w żagle i w doliczonym czasie pierwszej połowy mają jeszcze rzut wolny. Ze stojącej piłki zagrywa Ali, podbita jeszcze ta piłka, a skutecznie zamknął wszystko Mateusz Bondarenko. Odkupił swoje winy defensor, który wcześniej zanotował samobuja i dwubramkowa strata została zniwelowana. W drugiej połowie chcą kontynuować natarcie gospodarze. W 54 minucie miejsce do oddania strzału wypracował sobie Wojciech Łaski i uderzył bardzo precyzyjnie. Nie zdołał sparować tego strzału Konrad Jałocha i GKS Jastrzębie, który przegrywał już 0-2. Prowadzi i teraz to Tyszanie muszą się martwić. Mimo to w 62 minucie mogło być nawet 4-2, jednak dogodnej szansy nie wykorzystał Ochrończuk. Przyjezdni też próbowali atakować, tutaj widzimy niecelny strzał Stebleckiego, ale wynik już się nie zmienił. GKS Jastrzębie w domowym pożegnaniu z Fortuna pierwszą ligą wygrywa, natomiast GKS Tychy traci szansę na udział w barażach. Teraz czas na kluczowy mecz w kontekście walki o pozostanie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Znajdujący się pod kreską Stomil Olsztyn grał z Zagłębiem Sosnowiec, które przed tą kolejką wyprzedzało drużynę z Warmii i Mazur o 4 oczka. Już w drugiej minucie goście chcieli zaskoczyć Zagłębie, ale ten strzał Wójcika zdołał wybronić Gliwa. Sosnowiczanie swoją szansę mieli w 33 minucie, ale pojedynek z Tobiaszem przegrał Banaszewski. W drugiej połowie zaskoczyć rywala chcieli olsztynianie. Po ponad godzinie główkował La France, ale minimalnie chybił. W odpowiedzi dogodną okazję miał Pawłowski, ale jemu również zabrakło skutecznego wykończenia. Stomil miał poczucie upływającego czasu. W 73 minucie strzał Monety, a świetną paradą popisał się Gliwa. 10 minut później groźnie uderzył Fundambu, ale ze swoich obowiązków ponownie wywiązał się golkiper gospodarzy. Szale zwycięstwa na swoją stronę starali się przechylić także Zagłębiacy. W 87 minucie uderzenie Bryły świetnie obronił Tobiasz, a w doliczonym czasie po podaniu Sobczaka Szumilas trafił w poprzeczkę. Bramki w Sosnowcu okazały się zaczarowane. Bezbramkowy remis oznacza, że Zagłębie pozostanie Fortuna pierwszej lidze, natomiast Stomil traci szansę na utrzymanie. Niedzielę rozpoczęliśmy hitem przedostatniej serii gier. W starciu lidera z wiceliderem rozgrywek Miedź Legnica mierzyła się z Widzewem Łódź. Goście wiedzieli, że wobec piątkowego remisu Arki w przypadku wygranej będą mogli cieszyć się z awansu. Mimo to już po kilkudziesięciu sekundach pierwszą okazję mieli gospodarze, ale strzał zapolnika zatrzymał Rawas. W kolejnych fragmentach doszło do nietypowych scen, gdyż Miedź musiała dokonać dwóch wymuszonych zmian. Najpierw z powodu kontuzji murawę opuścić musiał Piotr Azikiewicz, a następnie Szymon Matuszek, który urazu nabawił się po zderzeniu z sędzią Tomaszem Musiałem. Po tych wydarzeniach w końcówce pierwszej połowy mocniej zaatakowała Miedź. W 40 minucie po zagraniu przez Makucha główkował zapolnik, a w doliczonym czasie ten sam zawodnik oddał efektowny strzał przewrotką. Wciąż jednak utrzymywał się bezbramkowy remis. Tuż przed zmianą stron jeszcze jedna próba Legniczan, tym razem świetnie z futbolówką zabrał się Czuka, strzał Hiszpana i kapitalną paradą popisał się Rawas. W drugiej połowie ożywił się Widzew. W 50 minucie pierwszy celny strzał oddali goście, jednak kopnięta przez Zielińskiego piłka trafiła wprost w Abramowicza. Golkiper Miedzi poważniej sprawdzony został w 71 minucie, ale po tym uderzeniu Pawłowskiego zdołał skutecznie interweniować. Kilka
kilka minut później Widzewiacy ponawiają akcję w polu karnym. Kuna zahaczył Hugenhut i Łodzianie mają rzut karny. Ważny moment tego meczu. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodził Juliusz Letniowski i jego strzał kapitalnie broni Mateusz Abramowicz. Bohaterem gospodarzy zostaje 29-letni golkiper. Miedź chwilę później ma także okazję do kontry. Śliwa podaje do Czuki, a ten w sytuacji sam na sam zachował zimną krew i dał prowadzenie swojej drużynie. Niewykorzystany rzut karny szybko się zemścił i gol z 81 minuty zdecydował o wygranej Miedzi. Widzew przeżywa rozczarowanie i losy ewentualnego awansu zostaną przesądzone w ostatniej kolejce. Kolejne dwa mecze były natomiast niezwykle istotne w kontekście wyścigu o udział w barażach. Najpierw siódma w tabeli Sandecja, Nowy Sącz grała z szóstym Chrobrym Głogów, a obie ekipy przed tą kolejką miały po 46 punktów. Od początku spotkania zawodnicy nie kreowali sobie zbyt wielu szans. Po stronie Chrobrego celne strzały oddali Żuchowski oraz następnie Bochnak, ale dwukrotnie. Większych problemów z interwencjami nie miał Pietrzkiewicz. Sandecja zagroziła bramce Głogowian w 35 minucie, gdy po dograniu na Wodki strzelał Chmiel i czujnie zachował się Leszczyński, nie dopuszczając do straty gola. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. W 68 minucie dogodną szansę miał Bochnak, jednak przegrał on pojedynek z Pietrzkiewiczem. W Nowym Sączu długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W ostatnim kwadransie świetnie obronie urwał się Żuchowski, po czym został powstrzymany przez Kamila Słabego. Piłkarz Sandecji początkowo obejrzał żółty kartonik, jednak po analizie VAR sędzia zmienił decyzję i ukarał go czerwoną kartką. Po chwili rzut wolny na gola bezskutecznie próbował zamienić Kolenc i starcie w Nowym Sączu zakończyło się bez goli, a to oznacza, że sytuacja w tabeli między Sandecją a Chrobrym nie uległa zmianie. Z Nowego Sącza przenosimy się do Łodzi, gdzie zajmujący ósmą lokatę ŁKS grał z piątą Odrą Opole. W ósmej minucie pierwsza szansa dla gości. Z rzutu wolnego świetnie dośrodkował Tomasz Mikinidzia. Piłkę do siatki skierował Łukasz Kędziora. To już czwarty gol w tym sezonie obrońcy, który zimą dołączył do ekipy z Opola. Chwilę po pierwszej bramce Odra idzie za ciosem. Klimek przytomnie wystawia futbolówkę do Dawida Czaplińskiego, a ten podwyższa na 2-0. Niespodziewane otwarcie meczu w Łodzi i gospodarze znaleźli się w trudnym położeniu. W pierwszej połowie ŁKS chciał zniwelować część strat po tym, jak próbował Radaszkiewicz, ale z jego uderzeniem poradził sobie Sapielak. W drugiej połowie nieoczekiwanie to Odra kontynuowała ataki. W tej sytuacji strzał Szereka odbił Kozioł, a po chwili w obrębie szesnastki przewinił Kowalczyk i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Tomasz Mikinicz i etatowy wykonawca jedenastek Odry nie pomylił się, zadając ŁKS-owi trzeci cios. Gospodarze nie otrząsnęli się po tych wydarzeniach, a chwilę później doszło do kolejnego starcia w polu karnym. Początkowo sędzia nie zareagował, ale okazało się, że Dąbrowski faulował Niziołka i po analizie VAR Odra miała drugi w odstępie kilku minut rzut karny. Rzut karny po raz drugi wykonywał Mikinicz i ponownie zrobił to w skuteczny sposób. Dla Słowaka jest to szósty gol w pięciu ostatnich meczach. W 71 minucie ŁKS mógł nieco poprawić fatalny wynik, ale sprytny strzał Pirulo zdołał przeczytać Sapielak. Na kwadrans przed końcem z boiska wyrzucony po drugiej żółtej kartce został Oskar Koprowski. I tak już dramatyczna sytuacja gospodarzy jeszcze się pogorszyła. Odra mogła jeszcze dobić rywali, jednak to trafienie Nowaka z powodu spalonego zostało anulowane. Goście do końca szukali jeszcze piątego gola, ale więcej bramek już nie padło. Odra odnosi efektowny triumf i pieczętuje swoje miejsce w barażach o awans. Kolejkę zamknęliśmy w Polkowicach, gdzie również nie mający już szans na pozostanie Fortuna pierwszej lidze Górnik podejmował Resowie, czyli drużynę, która w dwóch poprzednich spotkaniach rozbiła Arkę Gdynia oraz Widzew Łódź. Po ponad kwadransie jako pierwsi szanse mieli gospodarze. Strzał przewrotką Haweza mógł przerodzić się w asystę, ale to uderzenie Piątkowskiego trafiło w słupek, po czym instynktownie piłkę wybił Pindroch. W pierwszej połowie trzy razy w bramce wykazać musiał się także drugi z bramkarzy, Marcin Furtak, który najpierw obronił strzał Mikulca, a następnie uporał się z potężną próbą Wasiluka, a na koniec w wyśmienitej sytuacji zdołał także powstrzymać Hilbrychta. W drugiej połowie, w 63 minucie konieczna była zmiana w bramce ekipy z Rzeszowa, a kontuzjowanego Branisława Pindrocha zastąpił Paweł Łakota. Resowia w dalszym ciągu szukała gola. Tutaj kolejny strzał Hilbrychta, jednak znów górą był Furtak. W 75 minucie widzimy rzut wolny dla Górnika. Po centrze Ratajczaka niefrasobliwie na przedpolu interweniuje Łakota, a skrzętnie skorzystał z tego Rafał Karmelita. Młodzieżowy bramkarz Resowi, który kilkanaście minut wcześniej pojawił się na boisku, był zamieszany w utratę gola.
4 minuty po tym trafieniu złe zachowanie defensywy gości zdołali wykorzystać polkowiczanie, a na 2-0 podwyższył Mateusz Piątkowski. Dla doświadczonego snajpera był to 11 gol w tym sezonie. Górnik się nie zatrzymał i ruszył w poszukiwaniu kolejnego gola. W 84 minucie Baranowski podał do Mariusza Szuszkiewicza, a ten oddał świetny, precyzyjny strzał. W ten sposób górnicy ustalili wynik na 3-0 i powoli żegnający się z Fortuna pierwszą ligą polkowiczanie sprawili Resowi niemiłą niespodziankę. Tak wyglądają wszystkie wyniki 33. kolejki. W najważniejszych spotkaniach Miedź pokonała Widzewa, Podbeskidzie zremisowało z Arką, GKS Katowice okazał się lepszy od Korony, a Zagłębie Sosnowiec podzieliło się punktami ze Stomilem. W tabeli swoją dominację udowodniła Miedź Legnica, losy drugiego miejsca wciąż są nierozstrzygnięte, a na pole position przed ostatnią kolejką znajduje się Widzew Łódź. Na baraże czekają już Korona Kielce oraz Odra Opole, a w grze o szóstą lokatę są Chrobry Głogów, Sandecja, Podbeskidzie oraz ŁKS. W doli tabeli zapadło ostatnie rozstrzygnięcie, gdyż poznaliśmy trzeciego spadkowicza. Do GKS-u Jastrzębie oraz Górnika Polkowice dołączył Stomil Olsztyn, dzięki czemu oddech złapano w Sosnowcu oraz Niepołomicach. W klasyfikacji strzelców nie zaszły żadne istotne zmiany. Przewodzący stawce Kamil Biliński ma 19 trafień, czyli o 2 więcej niż wicelider Szymon Sobczak. A to już plan ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. Wszystkie mecze zostaną rozegrane równolegle w niedzielę 22 maja o godzinie 12:40. Najwięcej powinno dziać się na stadionach drużyn walczących o bezpośredni awans. W Łodzi Widzew zagra z Podbeskidziem, natomiast w Gdyni Arka zmierzy się z Sandecją. Na podsumowanie ostatniej w tym sezonie kolejki zaprosimy Was na początku przyszłego tygodnia. Zostawcie subskrypcję i na bieżąco śledźcie nasz kanał. Do usłyszenia!